Ejka, moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Tomb Raider Custom The Quest of Gold. Jest ze mną, jest ze mną Grzesiu, Frodo. Jestem, cześć. Słuchajcie, myśmy się obudzili. Obudziliśmy się, dopiero. Była taka zajebista dżemka. No. Była taka cudowna dżemka i ja nagle... Nie, nie wiem, co się dzieje w ogóle. Myślałam w ogóle, że jest jutro już, więc nie wiem. No, ja pierdziu, naprawdę, słuchajcie. No, ale może jakoś damy radę przebrnąć. Tak. Idziemy na górę napełnić wodę. Mm-hmm. Bo tu na dole była ta dźwignia taka podwodna, nie? I myśmy sobie wyłączyli... Tak, tu nie ma tych kolcy. Mm-hmm. No, dobra. Boże. To jakoś tak. No. Ale kurde, nastawiłam ten budzik. No ja sobie nastawiłam. Ja nastawiłam i mnie nie obudziło. Nie wiem, co się stało. No, obudziło, ale... Ale coś z bólem głowy, słuchajcie, dzisiaj tak jakoś niefajnie. Dobra, zmierzam tam. Teraz by trzeba było z powrotem na tą drabinę, tak? Idziemy... Nie, no myślę, że wystarczy skoczyć do wody, nie? No tak. No widzisz, dzisiaj fajny będzie odcinek taki niekontaktowy. Niekontaktowy, to dobrze. No, będzie wesoło. Wesoło. Ty, gangrena ruska. Tak się nie robi, tak się nie żre, pani. Jak to nie? Nie. Tu, gangrena, tam wypłynie ta gangrena tu, czy nie? Ale o co chodzi? No wejrzyj i teraz... No nic. Bo tu znowu trzeba będzie osuszyć, bo widzę. Bo tu jest przycisk taki. Ale najpierw otwieram drzwi takie podwodne. A, co no jest gangrena. Będzie... Jaką gangrenię mówiłaś? Nie rozumiem. Nie mam żadnej. A ja mam, bo ja tam nie mam. Mamy pierwszy trójząb. To szkoda, że już. A ile ich miał być? No chyba ze 4 albo 5. Aha, nie, no spoko. No spoko. O, coś mi tu chodzi. Teraz słyszę chyba. I płynie za mną jak zabraliśmy. Czy to jest w ogóle jakieś wypłynięcie oprócz tego trójzęba? Nie, tylko to. Słyszę, a no co, znowu suszymy, tak? No suszymy, suszaro. No, tylko teraz... Znowu na ten taki, później na ten wodospad, ale... No trochę, o słuchajcie, Jezu, takiego... nie, dużo ich mam. Dobra. Takiego pieprzenia się trochę z tym. A czy tutaj... Aha, bo to jest... Jak to idzie? Jak to mam... Jak to znowu szło? Na jaki wodospad? Znaczy, najpierw na ten klocek, nie? A mogę tutaj? A nie. Mogę... Najpierw na klocek, potem... A nie wiem jak. Nie wiesz ty? Ty nie wiesz? Mogę tam na przykład i z tego klocka tam, ale znajdę jakąś inną metodę. No nie, będziemy znowu musieli potem manki iść, bez sensu, naprawdę? Serio? Nie wiem, idę jakąś drogą. Tutaj gdzie to buchane było kiedyś, taki ogień buchał przez cały czas, pamiętasz? Nie. Jaka była wnęka, to tutaj idę. No każdy idzie ze swoją. No dobra, no jak są jakieś inne, wiesz, drogi, to no czemu ja robię nie to takim twoim altem, którego nienawidzisz, więc... Aha, dobra. Aha, to idziesz tam, no też można, ja idę inną drogą. Także słuchajcie, są dwie perspektywy znaczy, ich. No ja nie wiem, czy ja dobrze idę, także nie wiem. Są dwie perspektywy ich. I są zupełnie inne, słuchajcie, są inne. Tak, są dwie perspektywy ich. Pozdrawiamy Maciusia. Tak, pozdrawiamy, ściskamy mocno. Tak. Mocno. No dobra, ja już jestem przy dźwigni. No to chyba ty miałeś lepszą. Jakąś drogę miałem, no. No bo ja tu jeszcze trochę mam. A ja nie wiem w ogóle, gdzie są buchane, nie wiem, o co chodzi. No takie było, co cały czas buchało i tak się zastanawialiśmy, a dobra, to no, później. No było, bo... ale do mnie, ja nie wiem, to było tyle nie, czasu wiesz, temu, daj mi spokój. Bo tak dawno. Ja rozumiem. Muszę zrobić teraz skok ze stópką na drabinę. Wiesz, który? Naprawdę? No, wiesz, który. No wiem. No. Słyszę kolce. No czy to ja właśnie kolce taką wyskakują? Drogą poszłam. Stópką wikingową. No jakich się bajaja? Czemu tu są te kolce teraz? No jak są. Ja mam się teraz tam, jak ja mam się teraz dostać do tego przycisku? A właśnie. Która dźwignia odpowiadała za te kolce tutaj? No chyba jakieś jaja. Serio? Przecież ich nie było. To właśnie o to chodziło, żeby teraz tu przyjść. No. Nie, ja tam nie wskoczę. Nie mam pytań. Teraz nie mam pytań, nie wiem o co chodzi. A gdzie jeszcze jesteś?
No, ja próbuję wskoczyć na drabinę z tubką wikingową. Aha, czyli dobra, na razie jeszcze na drabinę. Okej, jestem na drabinie. No i jak my mamy się tam niby dostać? Że to jakiś żart jest. Pamiętasz może, co likwidowało kolce? Wydaje mi się, że strzelenie w tą kulę? Boże. W ostatnim odcinku? Gdzie była ta kula? No chyba wpłynięcie tu w środek, w ten środek. Aha, taki. Tak. Tak? No i co, ale osuszam to, robią? To, tak? No osuszam to. Ale... Prawda? Nie, nie wiem. Tak mi się wydaje, że to było strzelenie w kulkę. Czekaj, ja zobaczę, czy czasem nie dźwignia obok kulki. Poczekaj. Była jakaś dźwignia? No była obok dźwignia. Obok dźwigni no to może kulka. Ta dźwignia, no. Tak, ta dźwignia. Czekaj. Nie, no bo teraz znowu działają. O co kaman? Wiecie, bo to już mi się zaczyna nie podobać, bo to jest, jak to jest jakieś zbadżone coś, to... No nie wiem. A tutaj żeśmy, tu gdzie te pod wodą właśnie te kolce nie chodzą, to ta dźwignia, to co to było? No właśnie to jest ta dźwignia, która odpowiada za te kolce. Tak, tylko że jak ja to przekręcam, to ja widzę, że te kolce dalej tam działają. Idę zobaczyć, popłynę jeszcze raz. Ty, ja mam podwójne kolce teraz. Tak, też miałem przez chwilę. Ja pierdzielę. No, jak to jest coś... Pierdzielone, to nie popłyniemy dalej. Czekaj, gdzie to jest? Tu. Może da się tam w inny sposób wskoczyć, czy nie? Myślisz, że nie? No właśnie... Nie, no te kolce nadal działają. O co kaman? Teraz mam podwójne, słuchaj, kolce. To ja nie, czekaj, ja to zrobiłam z powrotem, bo ja nie chcę podwójne kolce. To jeszcze raz. No są podwójne kolce. No po prostu może jeszcze potrójne najlepiej niech dadzą. Ja pierdzielę. Płynę z powrotem, żeby chociaż były jedne. Zawsze to jedne, nie? Ale wiesz co, no bo generalnie, teoretycznie właśnie z tymi jednymi to może sobie poradzimy, czy nie? To masz jakiś pomysł, jeśli chodzi o jedne kolce? No. Że co, że się da? No przecież to się nie da. Weźmiesz tylko stopą, staniesz, to się zaraz... Ale faktycznie tylko stąd? Nie da się inną drogą? No, patrzyłem tak, żeby chociaż z góry, nie? No ale z góry też jakoś nie widzę tutaj jakiegoś... Bo z góry jest taki kloc, aha, on jest zakratkowany. Zakratkowany, no. Ajaja, jakieś po prostu oni tutaj robią. Słuchaj, a może da się tak na rączkach na tych kolcach? Nie, absolutnie, od razu zabija. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak, ale nie wiem co. Co takiego zrobiliśmy nie tak? Ja mam nadzieję, że to nie jest na tyle zbadżone, wiesz o co chodzi, żeby te kolce nam tutaj chodziły. A tu można do tyłu odskoczyć? Nie. Masz pomysł? Nie mam. Tutaj się też pali cały czas ten płomień. Nie mam... No ja uważam, że to jest coś, że coś się nam zacięło. Znaczy mam wrażenie, że... Nie wiem. Że coś jest nie tak tutaj. Nie powinno tak być, że tam są te kolce i one chodzą. A możemy w ogóle... A? No nie wiem. Masz jakiś pomysł? Nie. No ja też nie. Chociaż za chwilę będziemy. No. Z takim cudownym, pięknym rozwiązaniem. Wróciliśmy jeszcze tylko na chwilkę. Oczywiście nie znaleźliśmy tego rozwiązania, ale chcieliśmy wam pokazać, że tutaj Grzesiu znalazł ładnie
Tak, no idziemy cały czas na górę i nagle wiesz, się po drodze, tak. Jak już tutaj nie było wody, znalazł po sekret. Prostu ząg sekret jest, nie? To takie tam... Takie. O takie ciekawostki. No. Rozwiązania dalej nie ma, więc nie myślę, ma. Że znowu za chwilę się zobaczymy. Tak, tak zrobimy. Słuchajcie, jesteśmy. Dobrze. Małymi krokami coś znaleźliśmy. Oj, desełko znalazła, oj, słuchajcie. Dobra. Popływała i znalazła, zobaczcie. Tutaj no, musimy tylko musimy mieć zelaną właśnie wodę. Tak, musi być. Zapomnieliśmy, zelana. Że myśmy tu nie mogli wejść wcześniej, bo mówiliśmy o tym, ja to pamiętam. Tak, i tutaj, słuchajcie, jak jeszcze taka, o, widzicie? Jeszcze tutaj jest jedna dźwignia, z kolcami, która... No, ale kolce tak, chodzą. Tak, tak. No, ale można tutaj przynajmniej wyjść. Tu zobacz. Co nam to daje? Aha, no, i to wyłącza te kolce. No to teraz znowu musimy obsuszyć. Och, może, kochane. Powariowali. Ale to są twoje ulubione levele. Weź, nie. Tak, nie. Ty przecież lubisz poziomy wody, to masz ich tu pod dostatkiem. Masz, weź. Masz, no masz, nie, nie krępuj się. Nie chcę masz. Masz. Pokaż mi teraz ten szybszy sposób, żeby iść do tych dźwigni. Dobra. No to tam, gdzie buchane? Tam, gdzie jest takie pomarańczowe? O, tak, 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 tam. No ale jak ja mam tam doskoczyć, nie czaję. No tutaj na rogu jest jeszcze takie coś wejście i z tego rogu na ten balkon, gdzie jest taki posążek śmieszny, diabełka. I to jest wejść? Szybsze, nie? Bo stópka wikingowa mnie zaczyna drażnić. Nie, nie, nie. Tu szybsze i przejdziesz. Tam dalej cały czas bucha, więc musimy pamiętać o tym miejscu też. No i tutaj na ten palik. Aha, już i jesteśmy palik. Przy A, tym. No, masz rację. Masz rację. Mom. Mąż. Dobra, ale jakoś się to udało, bo wiecie co, już nie wiem, mam jakieś takiego przeczucie, że żeby mi się tutaj nic nie zbadżyło. Oboje mamy to samo, żeby nie było coś z tymi kolcami. Boimy się troszkę. Ja się boję troszkę. Ja się troszkę, tak. No. Tak troszkę. Troszkę. Idę wysuszyć ten... Wysuszyć i spadamy z powrotem, słuchajcie, tam, gdzie nam się to wyłączyło. Mhm. Ale to będę 50 tysięcy razy zapisywać. No trzeba, bo... Dobra. Tylko powtarzać. Cały czas słyszę krokodyla. A ja nie. Ja miałam dwa. I ja je zabiłam. Znaczy, w sumie już ich miałam nie wiem ile, ale... ale dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj miałam. To robi dźwignia. A, otwiera coś. Które? Które? No, takie. Takie, takie? Aha. No dobrze, to idziemy tam. Słuchaj, najważniejsze, że mamy punkt zaczepienia, tak? Że wiemy, gdzie iść. No ja nie. Ale dzięki temu, widzisz, proszę. Znalazłeś sekret. No tak. Szkoda, że nie w Martinik. Szukamy, grzebiemy i znajdujemy rzeczy. Które to drzwi? Ty mi jeszcze lepiej powiedz to. Chciałam wiedzieć, który tytuł wy... Aha, tu można wypłynąć. No pewnie te tutaj, bo są dwie pary. A, mówisz o tych tutaj. Aha, takie. No, 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 dobrze, no, to od razu tu. To od razu do wskoczenia masz. Tak, tak. Naprawdę. To, co tam dobrego jest? Dobrocie. Dobrocie. Mamy dobrocie. No i? Lewo, prawo. Na prawo poszedłem, kurde, nie wiem. Na prawo poszedłeś? Nie, dobra, na lewo. Nie, na lewo chyba zamknięte są drzwi. Ale, dobra, o Jezu, to już widzę, że trzeba będzie zalać wodą, bo jest tu jakiś rożek do wpłynięcia. Jak się zaleje to wodą. Aha. No tak. Znaczy, tu chyba trzeba zalać. Czekaj, a tu nie jest drabina czasem? To jest drabina? Kratka? Tak. Gdzie ty masz na prawo? Co masz na prawo? No tam... Słyszę szczury. Jak jest ta doniczka, to tam można wejść na górę. Tak, a później trzeba było tutaj zalać, bo tam widziałeś rożek, czy nie? Nie, właśnie rożek. A rożek tam, gdzie jest jeszcze ta druga doniczka, ta pierwsza? Chyba tak. Wypadł szczur. Mamy to, to najpierw zróbmy to. To tak harczy ciebie, jak mówisz. Nie? No, jakoś tak dziwnie harczy. Nie wiem. Może zrobimy cięcie, no, jak mój to się tak będzie. Mówisz? Tak, tak. Poczekaj, tak, to może poprawię. Popraw może. O, już? No, coś? Już?
No niekoniecznie. Jak mówisz, to harczy, nie wiem, tak dziwnie jakoś. To nie wiem. Jak będzie się to powtarzać długo, to... Poczekaj, poprawiam. Już? Na... Okay. Zobaczymy w trakcie. Gdzie jestem? No nie, no serio? Frodo... Jezu, nie zapisuję. Jezus, Seo, co ty tam robisz z tym mikrofonem? Nic, nie dotykam. To czyli znowu coś się spieprzyło u mnie mikrofonem, tak? Tak, coś jest nie tak. No, no to coś zaraz sobie zrobię cięcie, no. Bo jak mówisz, to harczy, syczy. A ty to słyszysz, czy nie? Ja pierdzielę. No, co ci chodzi? Widzicie? Wyłącz, włącz, to jest największa magia na świecie. I taka jest prawda. No, to jest taki reset, słuchajcie. Reset wystarczy. Ale gdzie ja mam tu zrozkoczyć? Bo nie. No ja wiesz co, ja tu wpadam w ten ogień i koniec. Nie wiem, co mam zrobić dalej. A ty też wpadasz w ten ogień? Znaczy, no nie wiem, co tu należy zrobić, ale to są głupie alty. Ale teraz klawiatura mi w ogóle nie działa. Takżeś zresetowała? O, teraz mi działa, dobra. Smary. I reset. Taki wiesz. No ale to się nie da przejść, przecież tu są kolce. A czemu jestem? Zrobiłam. A jak to zrobiłaś? Jakoś... Czekaj, zobaczę, co to wyłącza. To wyłącza kolce. Wiesz co, trzeba tak, jak jesteś na drabince... Jestem już. No to odskocz saltem, zjedź i dopiero odskocz sobie na tam którąś stronę, nie? Odskocz saltem? O... Ja nie wiem, jak to zrobić, jak odskoczyć saltem. O, tu się jakieś drzwi otwierają. No, jesteś na drabince, możesz zrobić odskok do tyłu? Do tyłu, aha, czyli tak. Ale zrobić. Tylko bardziej bliżej krawędzi oczywiście. Rozumiesz? A. No, no, no. A czy bliżej tego zjeżdżającego? Czy nie, rozumiesz? A. Tak, rozumiem. Dobra, mhm. Aha, to też jest dobry pomysł, bardzo dobry. Dobrze, dziękuję. Proszę. Do usług. Teraz... Czyli dobra, już widzę, trzeba zalewać, bo i tak to jest już wyjście, nic tu nie zrobimy. Więcej. Ja bym pewnie ogień zaraz zeżre, no jasne, że tak. No to teraz musisz sobie zaś bokiem wskoczyć na pochylnię i z pochylni tak wykręcić na lewo, nie? Tak. No i znowu zalewamy, słuchajcie. Zalewanka. A czekaj, a tutaj na dole co to było za zejście? No tam są kolce, możesz zobaczyć sobie, ładne są. Aha, dobra, czyli nie. Drzwi się otworzyły i robimy zalewajkę. Aha. ja już tą... Aha, tutaj nie ma tą drogę, to już na pamięć. Gdzie to było? Tu. A, czekaj, a można tutaj od razu na drabinę? O! Nie, dobra. Gdzie? No tu od razu na drabinę, z tego klocka pierwszego, gdzie można wyjść z wody, to można od razu na jaką drabinę. Tu na prawo? No taka ta długa na ścianę i ona tam doprowadzi nas na samą górę, aż a do... Ja nie wiem, o czym do tej dźwigni. Mówisz. No obok tych kolców, co nie możemy, co się nam zbadżyły. Tutaj jest ta drabina. Aha, bo jest sucho. Dobrze godasz. No, bo byś poszła przez buchany. Tak, znowu chciałam to zrobić. Nie, bo to szkoda czasu. Dobrze, że mi przypominać, widzisz, dobrze, że to cię wytłumamy. To są skróty. Ale przysięgam, ja się nie dziwię, tam nasi widzowie nam piszą, że robią sobie przerwy od tego customu, także ja zdecydowanie naprawdę rozumiem. Bo ja chętnie też bym sobie taką przerwę zrobiła, ale nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie pozwalają. Nie pozwalają. Także wiecie, to tak się nie da. No dobra, zalewajkę zrobiłem. O Jezu, jak bym zjadła. Mnie też bym zjadł. Dawno nie jadłem tego. Pyszna. Z dobrą kiełbaską miaczkami. Dobra, gdzie ty masz ten rożek, ty mi lepiej powiedz. Aha, ona się tu patrzy. O Jezu, ten już jest w ogóle tam. Nie wiem, on to robi, słuchajcie. Nie wiem, o co ci chodzi. No, o jajko. O jajko mi chodzi. Ale ona się patrzy w ten rożek i nie chce w niego wpłynąć. No to masz coś takiego? No ja w ogóle nawet tam nie jestem, dopiero odciągnęłam taką fajkę z wodą. No płynę, ale to tak wiesz, karkołomnie mi idzie. No to jest... A, drugi ząb tu jest. Aha, no dobra. No dobra. Tylko, że ja teraz nie wypłynę, bo mnie pewnie tylko rożek zablokuje. Tylko czekaj, teraz gdzie to się szło?
No. A tu jest, ale tu jest skrót. A poczekaj, bo tu jest jeszcze to co, w którym wyszliśmy. A tutaj też jest woda? Tak, no bo ja, dobra, bo ty tam to tym dolnym popłynąłeś, tak? No, przejściem. Tam ci kazałaś, gdzie rożek był. Tak, dolny. Dobrze, a gdzie chciałaś? Aha. No, jeszcze jest tam, gdzie wyszliśmy przed chwilą docelowo, no, tak. No nie? I tam jeszcze, gdzie te kolce na dole, gdzie chciałeś skakać. Samobójcy. Też można, dobra, to tam też można. Nie wiem, co ty chcesz, mi normalnie wpłynęła w rożek. Tak, no widzisz, bo ona się dziwnie patrzy w ten rożek i nie mogłem się tam dostać. Dobra, no to jaką sobie bierzemy teraz drogę? No to idziemy tam na dół do tych kolce, nie? Z wodą. A czekaj, bo nie pamiętam, gdzie to było. No u góry, wypływasz do głównej sali u góry. Ale tutaj w tym... I'm sinking in the rain. O, nie wiem, gdzie to było. No, jak tu wypływasz w głównej sali, to wypłyniesz na klocek i zaraz masz w ścianie drzwi otwarte. O, stąd dobra. Wyszliśmy, nie? No właśnie, nie pamiętam, skąd wyszliśmy. Aha, no. Spoko. Po prostu wtrniłem się do wody. Dobrze. I tyle mnie było widać. Tutaj... O, jest dźwignia pływana. No. Co, znowu trzeba zalewajkę? Nie wiem, co to za dźwignia pływana. Przecież my jesteśmy pływające teraz. A my jesteśmy pływane. Nie, ja teraz idę na sucho. Tu to my... A ty idziesz na sucho? Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy ja idę. Dlaczego? Na... Jak nie idziesz nie, na sucho? Woda. Dobra, nie idę na sucho. Co ty mi tu? Aj, te kolce tu wyłażą, dobra. A jest dźwignia, dobra. I co ona robi? Otwiera kolejne drzwi i są tam jeszcze jedne takie w głównej sali. Aha, te takie, dobra, to już wiem, które. Ja pierdzielę, Halina. No tu można wypłynąć? Co jest w ogóle za wyjście? Którędy to wypływamy? Aha, teraz tymi wypływamy. A tak? Tu? No dobrze. Aha, dobra. No i podoba mi się to rozwiązanie. No ale Jezu, jak ja uwielbiam, jak drzwi mnie blokują. Ja pierdzielę, to no, się... No a te drzwi się... są teraz tutaj. Tylko teraz kwestia, czy tam robimy na pływanym, czy na jakim? Ja robię na pływanym na razie. Nie no, na razie jak jest, tak, tak jest, jak jest. Nie. Dobra. O, tęskniłam za takim czymś, wiesz? No bardzo. To ja nie wiem za czym. Bardzo kuźwa, tęskniłam. Kasz. A, takie. Ciachu, ciachu. Tak. Ciachu, ciachu. Wow. Taka, to jest taka niepozorna mała salka, w której są po prostu kolce, kilka wahadeł. O, a to trzeba z rozbiegu, czy jak? Wiesz co, no z rozbiegu tam skoczyłam, ale... Jezu, to był fart. To cicho siedzi, znaczy się już kończy kasto. No aż tak to nie, ale jestem blisko. No właśnie, wiem o tym. Ona nic nie mówi, to znaczy, że... Oj nie, ale tam po co? Są kolce, ale, to jak ale mam po co to my zrobić? Tutaj ale ma... właśnie, co przecież tam są kolce w ogóle. Widzisz to? Tak. Ja wskakuję do wody. Nie mam pytań. Tutaj trzeba najpierw zniwelować te kolce, żeby można było trójzom zabrać. Czy jest dobrze, tutaj tylko jak dźwignia? Jest... A jest dźwignia pod wodą. To nie jest czasóweczka, tak? Powiedz, że nie. Nie. Zapiszę w trakcie ciągania. Ona niweluje kolce pewnie, tak? Czy nie? A jak teraz wyjść z tej wody? A jak tu można wyjść? Tutaj chyba jest... Jest, tak. Tak. No. Powiedz, że to nie jest jakaś czasówka, prawda? Nie wiem. Wiesz wszystko. Nie, tego nie wiem. Jezu, no... Wahadło mnie walnęło. Nie zapisałem. Zwariuję zaraz. Ona cały czas jest w dole, więc wiesz, jest szansa. Jest... Nie, ja myślę, że takie chyba nie ma, nie są czasami. No, mam nadzieję, że nie. Znowu mnie wahadło dziabnie. No znowu mnie wahadło dziabło, nie mogę przejść. Trochę głupie. No znowu mnie dziabło. A nad czym walczysz? Nad wahadłem czy nad kolcami? Nie no, nad kolcami, w sensie chcę... znaczy w sensie ono mnie przesuwa, tak? Ono mnie przesuwa, nie wiem jak tam skoczyć. Bo one są na zmianę, aha. Ale zajeb... No. Nie wiem jak to zrobić. Wyrąbiście jest. Zrobiłeś? Tak, 50 razy. Nie, wiesz co, no tak przesuwa, trochę, mam trochę inny, zaraz zobaczę, czy taki patent by się przydał. Trochę zachodu jest przy tym, ale ja sprawdzę, czy tak się da. Pewnie się da, na pewno, bo to są twoje metody. Jakie metody? No metody, nie da.
Drastyczne. Drastyczne. Nie, myślę, że się nie da, bo to by było beznadziejne. O, dobrze. Cisza. Czy nie, chyba nie będę robić jak tych moimi metodami drastycznymi, bo to jest głupie. Metody drastyczne. Nie, tak nie będę kombinować. Nie, jednak, nie, dobra. Nie. Dobra. To jest bez sensu. No nie. Teraz zaś kolca. Teraz mnie już nie przesuwa, tylko kolca. Aha, ale jak wylądujesz na kolcach, to zrób od razu skok, taki z miejsca, normalnie w stronę. No dobrze, tak tylko chciałabym się najpierw tam przedostać. W sensie nie odpowiada mi to czasowo. Kiedy dostaję się na kolce, to one są niestety tak, że mnie zabijają. A kiedy mam czas dobry z kolcami, to zaś przesuwa mi się kierka motyka. Wiem. No i taka to, słuchajcie, jest polityka. I kierka i motyka. Tylko, że to jest tylko i wyłącznie trójząb, a my dalej nie możemy się tam dostać, gdzie chcieliśmy. Ja nadal mam obawy co do tamtego. Pomału, zrobisz to. Because around the world is la. No, tak. No i mogę się zatrzymać, bo teraz było dobrze. Chcę zobaczyć, czy tutaj jest dalej buchane. Wiesz gdzie? No, może i wiem. Wiesz. No nie, z miejsca to nie, mój drogi. Tak, ja mam z miejsca. No to zależy pewnie, jak wskoczysz, tak? Jezu, tam są pochodnie za tym buchanym. Jest jakaś pomyłka. No nie, jesteś nienormalni? Wejdę tylko tu. Niby tu mam dobre czasy. Pochodnie. Jakie gówno, że ja nie wiem. Pochodnie. Ciekawe, do czego pochodnie, kurwa, w tej sali. Znaczy w tym. Rozumiesz. Nie było tego. To się wytnie. Nie, nie zrobię tak. To? No nie wiem, nie zrobię, no mówię przecież. La. I bywaj. A teraz przeskoczyłam. Przeskoczyłam barierki, rozumiesz, kurwa, to? Przepraszam. Ja też, ty też. Także wiecie, odcinek. Show must go on. Tak, a dopiero ostatnio się tłumaczyłam, że ja brzydko nie mówię. Nie? Ja mówię. Ja też mówię. Ja mówię brzydko. Przepraszam, ale mówię. Niestety. Nie wiem jak to zrobić. Nie mam zbyt dużo miejsca na dysku, chciałam powiedzieć, bo mam miejsce tylko na jeden odcinek, więc... Wiem. Tylko, żeby jakiś progres był w tym odcinku. Nie, no nie gadaj. Mamy zęby trójki. W ogóle nie czuję tego skakania. Robię to na pałę po prostu. Liczę cały czas sekundy. Robię teraz do 7. Ciebie, ojcze. Robię do 7, za chwilę będę do 8 liczyć. I tak po kolei sekundami, aż może wyhaczę moment. A może to trzeba? Boże, ja wiem, co to trzeba. Pewnie, że ja wiem, co to trzeba. No to dobrze, to tam kmin, nie? Kmin, ale kmin, no dobra. Lubisz kminek? Ja nie lubię. Nie, nie lubię. Nie. Tu jestem. A to? To co to było za load? Robisz tam jeszcze? Robisz. Tak, zrobiłam. I teraz, to czekaj, ja spróbuję, ja się, mam ja się stąd wyjść, tak? Tak, normalnie stąd wyjść, tylko teraz pytanie, czekaj, czy jest teraz tutaj dużo wody? Dobra, to nie. Trzeba znowu osuszyć, tak mi się wydaje, mam taki pomysł, że to nie jest bug, te kolce, tylko... Tam trzeba po prostu przez nie przebiec, wyczaić moment, w którym one znikają, wiesz, że chodzi. Nie wiem, on na razie wiesz. O czym mówisz. Gdzie mam iść teraz? Wodę osusz. A po co? Ja się tłumaczę. No, ale gdzie tłumaczę, mamy iść? No słucham. Narobię. Osuszyć wodę. Jezu, ale powiedz po co? Żeby wykorzystać tą taką śmieszną, dziwną drabinę, taką, którą praktycznie w ogóle nie używaliśmy. No. To tam jest taki odpoczynek. W takim jednym miejscu. I z tego odpoczynku może by się udało na te kolce, ale nie jestem pewny. Może nie, może najpierw ja to sprawdzę, a potem tam pójść. Nie, wiesz co, ja nie... sprawdź to. Weź, nie zostawiaj mnie tu. No bo ja nie wiem, gdzie tu masz odpoczynek dziwny. A z tej! Dobra, teraz... A my się zastanawialiśmy, po co to w ogóle jest takie przerwane, pamiętasz? Ale właśnie, no tak właśnie nie wiem, tak, czy to jest to. To jest to. To jest ewidentnie to. Okej. Okay. Tylko jak tam się dostać do tego mankiego? To nie można. Naprawdę znowu trzeba iść... W sensie? Czego nie można? Znowu teraz nie można. Idziemy osuszyć, tak? Znaczy, no. Ty już masz osuszone. No mam osuszone, ale... Oczywiście, bo przecież jak ja się męczyłam, to nie mógł na mnie poczekać, ale na siebie... Co to było? Spadłam. Nie mam, denerwuję się, bo nie mam miejsca na dysku i za chwilę skończy się nagrywanie. A jak się skończy, to już będzie po ptokach. To już nic nie dogram, nic. Nagrywałam wczoraj Residenta i po prostu popłynęłam, słuchajcie, tyle miałam trajów. No a to jednym ciągiem chyba ileś odcinków ci poszło, co? Czy jak? Dwa. I całe miejsce na dysku.
Ciekawe, czy można by było stamtąd. Pewnie, że można by było. Boże, jak się tam dostać? Weź mi powiedz, jak wejść na górę teraz. Ale ja nie wiem, o co ci teraz chodzi. Jak jest osuszone, no to co? To jak mamy wejść, żeby było tutaj nad nami te manki tutaj? Jak to się szło? Nie wiem, o co ci chodzi. Aha, dobra, może tu, okej. Okay. Mam osuszone, gdzie mam teraz iść? No i teraz idziemy tutaj przez te kolce. Takie, co ja nie umiem, wiesz. To się denerwowałem w poprzednim odcinku. A czemu ty tam? To zrobiłaś? No bo musimy wejść na górę. A czemu? No żeby dostać się do tej drabiny, Deseo, no. Trust me. A normalnie się nie dostaniemy? Nie. 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 Ja się teraz z tymi kolcami się męczę. No świetnie, nie mogę teraz... Why? Why? Łasajko. MCA. Kuźwa, no. Nie dam rady. Psycho. No głupia eska. Psycho. Tak psycho to zaraz my będziemy psycho. You really psycho. I'm a psycho. Cause really no, I'm a jesteś? Psycho. Idę przez manki, słyszysz? Dobra, też tam muszę chyba iść, nie? No. To czyli będzie, udało słuchaj. Ci się? No tak, ale dopiero teraz. No, ale ja tam dopiero teraz. Idę. No dobrze, to już widzisz, już jesteś tu, gdzie ja. No a... Serio musimy tam iść? Jezu... No nie, ty głupia! Ale po co ty idziesz na... Ja nie rozumiem dalej, po co ty idziesz na manki? No idę na manki, żeby wejść na ten most i z tego mostu na ten dziwne coś, żeby później znowu mostu na manki. Z mostu jakiego mostu? A z tego mostu? I chcę... Przecież ona tam zaskoczy? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. To ja idę. Ten taki mam plan. Mam plan. Ja nie wiem, ja nie widzę żadnej opcji, żeby tam wskoczyć, ale okej. Pożyczkę wziąłem. Prosiaki widzę, wchodzą na wizję. No dobra. Chwila powagi. Tu. Tak. Tu i idę na tą drabinę teraz. A to musi być osuszone? Musi być osuszone. O, proszę cię. Nagrywasz jeszcze? Nagrywam, bo ja nie wiem, co mam narobić, więc nagrywam. Dobrze, tylko wiesz, pytam o twój dysk. A, dobra, wchodzę no, na tą śmieszną drabinę. Teraz schodzę, rozumiesz, tam na dół. Co to schodzę. O, trzymaj się, dobra. Jestem na tym śmiesznym rożku między tymi drabinami. No oczywiście, że teraz trzeba wyskoczyć w to dziadostwo. Dobra, ale ja nadal nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Dalej jesteś nie widzę tego miejsca, gdzie dalej ty chcesz skoczyć, ale okej, okay, idę na manki. Tak. Dobra, na manki. Ale na którym? Na te pierwsze, dobra. No te pierwsze, a są jakieś bo drugie? Tam, to tak, później będą następne. Aha. I chcesz z manki na drabinkę. Tak. I tam, bo to jest jedyny sposób, żeby się tam dostać. No bo tak, bo ja właśnie o to chodzi, że nie widziałam żadnej innej opcji. Że to jest wikingowa stópka? Nóżka. No i spadłam! Bo tam krzywo na manki pewnie. O kuźwa. No i teraz zaś przez kolc nie zapisałam po tych kolcach. Ja nie mam na to czasu. A, przycisk niweluje buchane. No i co z tego? I tu się w ogóle drzwi otworzyły jeszcze, halo. Seo? No dobrze, tam? No idę na manki. O, no to ładnie. A co tutaj jest? To jest? Chodźmy na lewą stronę, bo ona zaraz się obkręci o 180 stopni na tym manki, bo przecież jest chora psychicznie. A po co oni to otworzyli tutaj? Nie wiem, o co chodzi, zaraz tu przyjdziesz, to mi powiesz. No, już lecę. Zadzieraj kiece. A może tutaj trzeba przypłynąć, jak jest woda? Jak jeszcze raz usłyszę od ciebie, że lubisz poziomy wody w TR1... Nie wiem, że lubię wodne poziomy, lubię cysternowe. No to są to właśnie te. To są właśnie te. Deseo, jesteś już przy jestem na drabince. To zjedź na dół. No schodzę.
Sorry. Mhm. Aż nic nie stało. Mnie dusi coś. I? A mi się jakiś zajad robi, boli to. Aj, to niedobrze. Nie można cię całować. No i dobrze, Kuźma. Niedobrze. Niedobrze. Bardzo dobrze. No ja nie wiem, jak chcesz z tej drabinki tam zejść, ale to szczegół. No mi ona schodzi do wody, także spoko. O nie. Okay, dobra. No i teraz musisz tak wymierzyć, żeby przebiec przez te kolce stópką wikingowską. Rozumiesz prawie, że biegniesz tam. No i przycisk. I tu jest takie drzwi są, otworzą się. Zrobisz to za pierwszym razem, jestem tego pewny. Bo jest cisza. A wiecie czemu? Bo jest cisza. Jest cisza, to Deseo wytęża swoje umiejętności, wszystkie skille i w ruch. To się czuje, to tak, się czuje tylko, na antenie. Tak, problem jest, bo ja tam przeskakuję, ale ona się tak zatrzymuje. W sensie jakby się potkała, nie wiem czy wiesz o co chodzi. Na krawędzi. No to weź tak jeszcze odrożka się wybi. Dobra, mam to. Ale no, więc... no nie mam tego, bez sensu. Czemu? Bo się kuźwa zahaczyła o tą dźwignię, no przecież jej lutnę zaraz. Deseo, proszę cię. Chodź tu już, bo mi się no już nie chce tutaj. Czekać idę na ciebie. To... Aha, no to spoko. Bo się zasłużę to. Dobra, mamy przycisk, no i co? Super. I tu otwierają się też takie drzwi. Ale tam po prostu nic nie ma. Ale gdzie się otwierają zobaczyć. Drzwi? No zaraz na górze tutaj, obok. Widzisz te drzwi? Nie, one są otwarte, bo my je otwieraliśmy, jak tu pływaliśmy. Aha, dobra, no to widzisz, nie było pytania, nie było odpowiedzi. No skąd ja mam tam wiedzieć, skąd się nie pytasz? O, Boże. Ja już nie wiem, co kocham było, go, co słuchajcie, będzie. Kocham go. Ja nie wiem, skąd przyszliśmy, skąd byliśmy, gdzie jesteśmy. Dobra, tylko teraz pytanie brzmi, czy my tam idziemy osuszeni, czy mokrzy? Myślę, że trzeba iść tam jako mokrzy, bo się nie da tu wejść. Więc jak wypłyniesz już, to od razu na drabinę, do góry. Aha. Dobrze, że jest ten skrót drabinowy, bo bym zwariował, jakbym miał znowu chodzić tak dziwnie jakoś. Ludzie, co tu się dzieje dzisiaj, to... Jeszcze ostatni trójnąb. Słuchajcie, drzwi się otworzyły. No, pół godziny tam. Tylko ja się obawiam czegoś jednego, no. Że... Bo za tym buchanym są pochodnie. Do czego? Weź ty mi powiedz. Pochodnie? Pochodnie, tak, bo ja tam sobie wlazłem paląc się. Taki byłem sprytny. No ale jak my to zalejemy wodą, to my możemy chodzić z tymi pochodniami? No właśnie, jak to było? Tutaj można, tylko trzeba w jakiś taki umiejętny sposób z tą pochodnią pływać. Dobra, ja zalałem to wodą. Idę zobaczyć teraz to buchane, tam gdzie to było. Ty wiesz, gdzie to było, prawda? Tak. Hmm? Wszystko wiem. W dupie byłam. To wiesz. I gówno widziałam. Tak? Mhm. Ja też. Także już widziałam w życiu wszystko. Wszystko. Mhm. Najważniejsze. Tak. Dobra, i teraz jestem tutaj, gdzie to buchane. Zaraz ci powiem. Do czego te pochodnie? O co chodzi z tymi pochodniami? To jest jakieś przejście dalej? A, czekaj, pokazuje się... A, że mamy wyjść. A, to może trzeba te w podłodze tutaj podpalić, ale... Przepraszam, od czego? Od czego, przepraszam? Chcę wiedzieć. No i dobra, jestem tu. Zabieram. No wiem, widzę. Ja widziałam wiesz, co to jest. Mhm. A to jest to nie jest to, co przyszliśmy? Stąd przyszliśmy? Pewnie, że tak, to jest tamto. A tak. A jak tam doskoczyć? Można tak doskoczyć tam? Bo to jest od razu tutaj obok tego, gdzie jest ten taki posążek z tego gargulcem, nie? No. To zaraz tu zobaczysz na wprost, to jest to wyjście. No tak, ja wiem o tym. No właśnie. No. A możemy tam na przykład doskoczyć tak z tą pochodnią? Nie, ubiłem się. Padła mi ta pochodnia. No tak, ale od czego to odpalisz? Czym chcesz tą pochodnię tam... Powiedz mi, jakim ogniem siarczystym, ognistym? Powiedz czekaj, mi. Czekaj, to tu chyba trzeba zejść na dół. Trzeba zejść na dół. Dobra, schodzimy tak jak tutaj przyszliśmy, ale skaczemy razem z pochodnią.
Taki mam plan. Czyli najpierw tutaj na rogu. Do tej drzwi w, może bym w ścianie poszła? Tam od tego ognia, tak, od tego ognia, wiesz, co... Którego? Tak, wiem, no. Którego, no. No. No dobrze. No mam to, pali mi się. Tak zapaliłaś ładnie? Tak, 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 mam. Dobrze, to ja, no widzisz, ja dopiero tam zmierzam, więc już teraz jesteś... No co jestem, no co jestem? No jesteś już za daleko. Aha. Musisz poczekać na mnie. No ale nadal to nie rozwiązuje teraz kwestii... kwestii. Kwestii spornej. Jak tu tam, odpalasz nie, ładnie. Nie ogarniam, jak ja mam tam teraz doskoczyć, tego nie rozumiem. No właśnie, nie da się z tych klocków, które są nie. tutaj, te trzy, nie. nie da się nic kompletnie, nic. Mhm. No tak, ale jeśli chodzi o poziom wody, to uważam, że jest okej. Okay. No tak, bo tam trzeba dryfować, tylko z czego tutaj... Czego można tak delikatnie jakby no się... myślę. O tutaj, dobra, tu. Gdzie jest wodospad? Tak, tak, ten wodospad, co ale spada. Ale ona i tak tu spadnie do wody. No padnie, co tak? Padnie. Aha. Nie. No tak, rzeczywiście. Jak to zrobić, słuchajcie? Gdzie tu jest jakieś takie... To, albo może być jakieś głupie rozwiązanie. Ludzie, gdzie tu można bezpiecznie z pochodnią sobie ten... Bezpiecznie się zanurzyć z pochodnią. A tu co tu było? A to były te pochodnie... To były te chaciachaczki. Co? No kurde, no bo już jesteśmy, słuchajcie. Został nam jeszcze jeden trójząb. A ja spróbuję. Spróbowałaś może z tego wodospadu, czy nie? Nie. No ja spróbowałam, tak, z wodospadu, tak. Tak, z wodospadu? Tak. No tak, no bo tutaj nie ma takiego... A czekaj, a tutaj na tą pochylnię, jakbyśmy tak się zsunęli, czy nie? Kurne. Też nie? Już prawie może. Tak, tak. To musi być osuszone. Ale to przecież... Osuszone? Tak. A to nie jest osuszone. O, to musi być osuszone. No. Jak będzie osuszone, to wtedy z góry, tu gdzie są te barierki, gdzie jest ten posążek, trzeba no dobrze, tam skoczyć. A gdzie zostawiasz no tam? To uważam, że powinniśmy... Zostawiamy sobie tutaj, tam, gdzie... Tam, gdzie podpalę to po prostu. Dobra. To dobra, tam gdzie podpalamy, zostawiamy pochodnie, tak? No ja bym tam tak? zostawiła, tak. Dobra. To jest takie najbezpieczniejsze. I teraz... I osuszmy to. Osuszmy to, dobra. Tu można normalnie... Czyli tutaj trzeba tym beznadziejnym naszym metodą wejść na górę, tak? Tym beznadziejnym. Dra... No, czyli gargulec, tak? Jezus, wariuję zaraz tutaj. Nie wiem, który raz, słuchajcie, wchodzimy już na górę. Ja bym może próbuję się, bo jest to miejsce, nie ma jeszcze, może będę miała. Najwyżej ja po prostu urwę film, no i tyle, nic więcej nie poradzę w związku z tym. Sus, nie złapała mi się jeszcze, kurwa. A mi ciągle spada, słuchaj, już się denerwuje i spada mi z krawędzi, bo chcę szybko, bo chcę szybko. Ja też chcę szybko. Jak nigdy, ale teraz chcę szybko. I po prostu z góry, wiesz, jak skoczymy, to ona na ten, na to tam wskoczy, także wiesz. To jest Boże. Takie. Łabrze się, kobito, no. No i? Gdzie jesteś? Co? Zmierzam do dźwigni, która osuszy mi no, to. Też. Myślałam, że już w ogóle tam już z pochodnią próbujesz skakać. Bo ty tak potrafisz. No nie, nie. Ty tak potrafisz. Właśnie, że tak. Dobra, osuszam. Ja też.
No widzisz, ładnie, jesteśmy równiusieńko. Synchro. Dobra, i teraz co? Wpadamy do wody. No. Tak? No. I? Gdzie to jest? Teraz tutaj normalnie. Teraz zaś tu, Boże. I teraz skakać zaś trzeba po tych. No tak. Ale. O mój Boże. Ale czekaj, ale jak my się tam teraz dostaniemy? I co? Skrzeniliśmy to? Nie. Nie, na manki musimy się dostać na tą. Tak. Na manki tam na samej górze stópką wikingową musimy się dostać na ten. I tam. No. Ja proponuję cięcie i znajdziemy się na górze przy stópce wikingowej na manki, co? No dobrze, ale nie wiem, o co ci chodzi, ale zaraz będziemy. No. Mhm. Słuchajcie, znaleźliśmy. Nic nie trzeba było robić, mogliśmy to dalej kontynuować. Skocz sobie na ten pierwszy tutaj brązowy, ten wkładkę. Nie? Na tą pierwszą zaraz przy wejściu. Na tą pierwszą, dobra. Teraz na wodospadzik. Na wodospadzik, tak. No to byłem tam, no. I teraz na tą drugą kładkę. Też tam byłem, no i co? No i teraz tu jest zjeżdżane. No to tak skakałem na to zjeżdżane. No i na to trzeba skoczyć. Ale nie mogłem, cały czas puszczała tą pochodnię. Do samego końca to trzeba wskoczyć, tak musi zadziałać. Noż co za cholerstwo, a miałem taki zamiar zrobić to. Tylko mi się po prostu za każdym razem albo obijała o sufit, o tak jak teraz, albo... No nie, no mi jest okej. No nie, no kurde, widzisz, to ja już byłem tutaj. No to widzisz, ja w ogóle o tym nie widziałam. Tak, nie, ja to zauważyłem i to robiłem. Szlak by trafił. Ale to jesteś gdzieś tak w połowie klocka? Tak w połowie? Znaczy jeden krok do tyłu malutki wzięłam. A idź, wiecie co? Już byśmy to dawno zrobili. No, dobra. Czy jeden trójząb? Fajnie by było, żebyśmy jeszcze w tym odcinku. No, żeby to było tam, ja bym chciała. Znaczy tak, tutaj pewnie trzeba podpalić takie dwa... No, ja już je podpalam właśnie. Aha, dobra, w podłodze. Ja tam próbuję dopłynąć. I ja tam jest trójząb? Tak, jest trójząb. Nie zabijam w ogóle tych szczurów. Walić to, słuchaj. No i co? I mamy trzy. I trzy były potrzebne? Tak. No to płynę tam. Ja chyba jeden w trójząb. A to trzeba było robić z zalaną wodą? Tam płynąć z zalaną? Z zalaną. No tak. Z zalaną chyba było. Tak, bo tam trzeba było do góry. Tak. Chyba nie mogę go znaleźć tego. Pochodnia już chyba nie jest nam potrzebna. Nie. Więc już byśmy z nią nie wypłynęli nigdzie. Ja już nie wiem, już... tylko, że teraz nie pamiętam, to było... No tam na środku w dół sali. Na środku, na górze, dobra. Na środku w dół sali. Znaczy, a co powiedziałem? Na górze. Zabawny jestem. Henny. A, więc jeszcze tutaj nie byłam, ja tego nie widziałam. Co tam masz ciekawego? Coś tu, ale ja źle idę. Ej, ale tu są cztery trójze... Co? Bożeż, myśla... Cztery! Ile my mamy? Ale czekaj, ja mam trzy, ale jeden wtrniłem. Cztery mam, dobra, chyba. Jezus, słuchajcie. Już miałam chwilowy... Ale gdzie, już nie było chyba nawet miejsca, żeby tutaj gdzieś się dostać już. Co, już nie wymyślaj już. Zabierzmy już te... Znaczy, te trójzęby już dajmy i koniec. Kończymy to. Bardzo długi odcinek wyszedł. Bardzo. Trochę wiewiórek pójdzie. Ja zalewam to dopiero wodą, tak? Bo to trzeba było zalać, to tak? Dobrze mówiłem. Ja mam dość tego po prostu odcinka. Znaczy za dużo, słuchajcie, łażenia w to i z powrotem napełniania tej wody. No można, bez przesady. Ja pierdzielę. Zły jestem na to rozwiązanie, bo robiłem to z tą pochodnią, ale jakoś tak zrezygnowałem. Nie wiem, czy to tu? To tu chyba było. To było na środku, tak? Aha. I tutaj od tej dźwigni na lewo, tak? Tak. Ty już wtrniłaś to wszystko? Tak. Właśnie, właśnie. O tym mówię. Znowu jest bęsa. Jakieś drzewi.
Nie, co ja zrobiłem? Ja mam na sucho mam. Dlaczego mam na sucho? Czemu masz na sucho? No bo ja wlazłem tam na górę i znowu tą dźwignię. Nie, ja robię cięcie, za chwilę będę. Powiem ci, że to nie jest koniec i to jest mnóstwo rzeczy. I ja po prostu tutaj sobie zakończymy ten odcinek, jak tu wleziesz. Tak, za chwilkę. Tylko ja muszę... Mhm. Co ja mam w ogóle za zapis? Naprawdę, ja nie mam innego zapisu, ale tylko czemu tu. Masz? Poczekaj, nie rozumiem. No ja źle coś robię. Po co ja tu idę? Po co ja... Ja idę do dźwigni, żeby ją ten... Po co? Przecież jest dobrze, jest dużo wody, prawda? Powiedz mi, że ja zrobię źle. Nie wiem, co ja robię tutaj. Ja już nie myślę. Jestem... Tutaj przez te drzwi, jak przejdziesz, tam klucz jest potrzebny. Z drugiej strony, to są jakieś drzwi zamknięte. Dobra, słuchajcie, ale to nie jest jeszcze koniec etapu. Coś widzimy, że tu i zabawy z Posejdonem się nie kończą. Powiem tak szczerze, że za bardzo nie wiem, o co chodzi, bo tu jest są jedyna droga jest otwarta, ale... Czekaj, są naboje do deserta, więc no ja tak, myślę, tak, że coś jest do zestrzelenia. Aha, coś trzeba do zestrzelenia. Się rozejrzeć. No, tak myślę. Bo nie bez powodu dają. Zawsze tak jest. No dobrze, to co, kończymy? Tak, kończymy, słuchajcie, ale nam... Tak, do... jest no jest kula, dobra. Widzę. To w następnym odcinku. Tak jest. No dało nam w kość trochę. Tak jest. W tym odcinku, ale dobrze poszło. Tak, tak. Także dziękujemy za dzisiaj. Pa, pa. Pa, pa.